No cześć, witam Was moi drodzy na kolejnej zdrabkowej premierze. Gwiezdna Fortuna to taka świąteczna zdrabka wypuszczona przez Lotto. Do wygrania mamy 500 tysięcy, a jej koszt to 10 zł. Zasady w zdrabce bardzo proste, czyli wygrywające liczby, Twoje liczby mamy do wydrapania. Oprócz tego, jeżeli znajdziemy symbol takiej gwiazdki, wygrywamy przypisaną do niej wygraną, a symbol dolara mnoży ją dwukrotnie. I jeszcze tabelka z wygranymi, mamy 10 stopni. Oczywiście najniższy to jest zwrot i tak pniemy się do góry do głównej wygranej. Na odcinek przygotowałem 5 sztuk, 50 zł wkładu, także jedziemy. No to zaczynamy. Przed nami pierwsza zdrabka z numerkiem 8. Warstwa, no taka sobie powiem. Troszkę się trzeba namęczyć jednak. Dobra, to mamy liczby i szukamy. 9, 42, 14, 4. Mamy 4, proszę bardzo, jaki strzał na dzień dobry. 41, 24, 8, 37, 19, 13. Dobra, druga linia już nic nam nie da. Także szukamy kolejnych wygranych. 7 nie ma, 29. Mamy symbol dolarka, który nam mnoży razy 2. No moi drodzy, w końcu się coś zaczyna dziać. Ła, no, dobra informacja. I mamy kolejnego dolarka. Ło kurcze, czyli co mamy? Co najmniej 50 zł. No, takiej premiery to ja. To ja bardzo chętnie. Super. I 23. To sprawdzamy, czy faktycznie. Co my tu mamy? Czwórkę. Jest dyszka. Pod dolarkiem jest dyszka, czyli 30 zł razem i dyszka. Mamy 50. A jeszcze 4 zdrabki. No super, super. Jakie wejście? Ja nie wierzę normalnie. Dobra, to drapiemy dalej zatem. Kolejna z numerkiem 14. 2, 21, 5, 9 i 4. Jeszcze jakaś jedna wygrana i mamy fajny wynik. 31, 3, 16, 27 i 24. Dobra, tutaj nie ma nic. Kurczę, ale muszę tutaj mocno przyciskać. Ja nie wiem, czy te moje drapaki już tracą właściwości ścierne, czy te zdrabki coraz gorsze. 42, 32, 15, 14 i 29. Dobra, czwarta linia. Co my tutaj mamy? 7, 28, 2, 41 i 30. 7. Teraz chyba u góry będą kontrolne. Tak, mamy LM, także niestety. Ok, kolejna zdrabka przed nami, numerek trzeci. 19, 26, 8, 21, 29. Osiem, no już się zaczyna. Obokowanie. 14, dalej. 18, 16, 24 i 27. Nie mamy. Trzydzieści pięć, 31. No, jeszcze się okaże, że wszystko będzie przegrane poza tą pierwszą. To dopiero ironia losu. 41, 2, 6, 38 i 22. Nie mamy. Dobra, kolejny pustek do kolekcji. Dajemy sobie na bok. Przedostatnia sztuka z numerkiem 23. 11, 16, 12, 5 i 19.
15, nie ma blisko niestety. 37, 32. Dobra, kolejna linia. 21 nie ma. 41 również. Co dalej? 7, 26, 42, 27 i 6 też niestety nie mamy. No i ostatnia, czwarta linia liczbami. 14 nie ma, 3 i 22 też niestety nie ma. No niesłychane po prostu, nie? Jak to się układa? Dobra, ostatnia zdrobka z numerkiem 20. Czy znajdziemy jeszcze wygrane? Dobra, mamy to. Szukamy. Na początek 12. No, to nie wygląda dobrze. Ale poczekajmy, poczekajmy. 29 na końcu. Linia numer 2. 4, 5, 39, 42 i 1 też niestety nie ma. Tutaj już było blisko. Mamy dolarek, moi drodzy, czyli kolejny symbol, który nam daje dwukrotność kwoty. Udana premiera, no kurczę. 38. 19. Szkoda, że gwiazdki nie było, byłoby do kompletu. I 14. Wow! Co tu się teraz zadziało? 7 i 33. No to teraz ile tutaj wygrana? Jaka tutaj wygrana będzie duża? Jak? Uwaga, uwaga. Dolarek. 10 zł. 14 mamy. 10 zł, czyli 30 zł. A teraz gapa, patrzę na... Tak, można wygrać 3 dyszki, dobra. No to moi drodzy, wybitnie udana premiera. Także zapraszam na podsumowanie. No i moi drodzy, premierka marzenie. No może prawie, bo bez głównej wygranej, ale jest dobrze. Mamy 50 zł w jednej zdrabce i 30 zł w drugiej, czyli na 50 zł 80 wygrane. No i w końcu jakiś pozytywny odcinek. Milot to tutaj zafundowało, bo normalnie już traciłem nadzieję. Super. Także tyle z naszej premiery. Przechodzimy teraz do odliczania angielskiego. I co my tutaj znajdziemy pod tą dziewiątką dzisiaj? Uwaga, uwaga. Mamy cukierka i szalik. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Cześć.